cześć, witajcie piraci w 32 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj od razu kontynuujemy. Ostra była jatka z tą orką, ale udało nam się. Mamy naszą zdobycz. Sprawdzę. Jeszcze coś na mapie. Wrogi statek, no jak mi miło. Czy coś nie przeoczyłem? Ale myślę, że możemy już płynąć tam, gdzie... A, to już mamy na perfekta zrobione. Tak. Ha, oczywiście. To też. Sprawdzę, czy coś jeszcze nie mam na perfekta. Tego statku jeszcze nie mam na perfekta. A to tylko dlatego, że jeszcze tu mam te... O, a szkoda. To może kiedy indziej to te braki uzupełnię. Dobra, płyniemy, bo czas mija, a chciałbym już zrobić to, co do mnie należy. Powinno należeć oczywiście, ale płyniemy, pogadamy znowu sobie trochę, co nieco. Tam mamy konto Jor. Ło, aż 7 kafli zarobiliśmy. Widzicie, wszystko nadrabiamy, wszystkie tylko możliwe straty. Nie chcę mi się do tej skrzynki podpływać. Wiem, zaleniwy jestem na takie rzeczy. Ale płyniemy dalej. Co nas to... Tylko napotykamy to, co będzie nam po prostu... nam bliskie. A to, że było coś z boku, no to... to szczerze mnie tam to nie obchodziło. No to pewnie byłby tam jakieś parę ilość czegoś, więc... szczerze nie zależało mi na tym za bardzo, żeby zbierać. Co my tam mamy? Kanonierka, bryk i bryk. Dobra, może sobie to płynąć. A damy sobie oddalenie kamerki. Niech sobie śpiewają. Niech się wczuwają ten beat. O, skrzyneczka. To akurat nam nie umknie. Wiem. Bardzo lubię zwracać uwagę na takie pierdółki. Ale zawsze coś one dają, no nie? Dobra. Zatrzymujemy się tutaj. Okej. Bez pośpiechu. Ej, do wody. Pięknie. I tak ma być. Dobra. Biegniemy. Może coś znajdziemy. Nie, ta peleryna mnie naprawdę... zaskakuje. Bardzo tak specyficznie to wygląda do Edwarda, tak kozacko przypomina Edwarda, takiego Edwarda kozaka. Dobra, zbieraj to, co ci jest należne. I widzę, że tam zaraz będzie się nieźle działo. Dobra, do wody wskakuj. Jep. Dobra, kawka czeka, a my musimy zrobić, co do nas należy oczywiście. Okej, podpłyniemy sobie spokojniutko na chillaucie. Jep. Dobra, pięknie. Czekaj, żeby ci nie sprawić przykrości czarnoskóry, to specjalnie nie skoczyłem na ciebie, żeby nie było, że mam coś do czarnoskórych. Okej, płyniemy sobie dalej. Przyspieszamy, dawać jakąś szantę. I możemy płynąć. Za cicho tam jest. Głośniej. O! To jest, kurde, ryk. Tak jest. Tak was uczyłem w przedszkolu, jak śpiewać należy. Dobrze, piraci. Co my tu mamy? Szkuner. Kawał gruzu normalnie. Ale nie będziemy atakować. Żebyśmy nie byli tacy okrutni. Dobra, płyniemy sobie, płyniemy. Te żagle najlepiej mi pasują, jeżeli chodzi o ich kolor. Taki biały, taki wiecie, przezroczysty biały. Tam jakaś skrzyneczka, którą pewnie nie sięgnę. Nie sięgnę. Wiem.
co my tam mamy? A to pewnie jakaś budowla. A, tam mamy Hawanę. Tak, jest ta nasza Hawana, którą zwiedzaliśmy na początku gry. Co ty, Edward, zrobiłeś? Dobra, to było dziwne. Ale płyniemy, płyniemy. Mamy aż 600... Kurde, 600... 6,5 prawie tysiąca kilometrów do przepłynięcia. Może jakoś to prosto ominiemy, no. Dobra. Takie gówno mi nie będzie tu zagrażać. Nie chce mi się tego abordować. Więc to zniszczę od razu. Pizdu, niech to idzie. Dobra, poszło. Poszło. Dobra. Nawet nam nie zagroziło. Dobra. Możemy sobie dalej płynąć. Bez żadnych obaw. Chociaż wiem, że może coś nas napotkać, to jest pewne. Ale płyniemy dalej. Gówienko szkunerowate. Nic nam nie zrobiło, nawet nas nie tknęło, a my po prostu ich zniszczyliśmy. Jedyne co zrobili, no to nas zauważyli, zaczęli prawie nas atakować, więc to był jedyny ich głupi minus. Taka ich ludzka głupota. Dobra, śpiewać. Tam mamy znowu jakieś polowanko. Ale szczerze nie chce mi się tam płynąć. Chyba że jakieś dobre polowanie, to wtedy nie ma sprawy. Bo wiecie, takie ryby są dość dużo warte. Więc ja sobie mogę tam podpłynąć i zrobić sobie polowanie. Czekajcie, zrobię polowanie. Tak, zrobimy sobie kolejne polowanie. Co my tu mamy? Pewnie jakiś rekin. Ostrzyć mi tutaj harpuny, albo wypłaty nie będzie. Dziękuję, dziękuję, bosmanie. Dobra. Żarłacz byczy, o proszę. Tego też jeszcze nie było, ale to jest chyba typ rekinu, nie? Jest tu. Takie to jest słabe. Kurde, no nie, marnuj tego tam. It's a hit. A, i rzucasz tak, wiesz, na ślepaka. O, udało się. Trochę było znamień, ale szybko upolowaliśmy takie bydle. Dobra, bardzo wielki, taki wielki jak twój luj. A, skóra żarłacza byczego, dziękuję bardzo. Polowanie udane, a my sobie dalej płyniemy. To jeszcze jest oczywiście niedostępne, niestety, bo... No nie, no jeszcze nie da rady. Za mało przeszliśmy misji głównego wątku, żebyśmy mogli coś takiego robić. Uwaga, uwaga, żeby kawka się, wiecie, nie wykrzywiła. Dobra. Polowanie żeśmy zrobili, nawet udane. Tam mamy jakąś mini wysepkę. Może jest coś, czego jeszcze nie pozbierałem. To się zaraz okaże, jak będziemy przepływać. Śpiewajcie sobie spokojnie. Kurde, są dość mocne fale. Ciężko się nam pływa. Ale dla nas to jest nic. O, fragment danych Animusa. Dobra. Jakiegoś pirata możemy uratować zaraz. No dobrze, widzę to przecież, spokojnie. Nie pali wam się przecież, nie? Dobrze, skończyliście szantę. Teraz mogę sobie tu wskoczyć. Czekajcie. O, tak może być. Dobra. O kurde, skacz. Jest tu nasz fragment danych i skrzyneczka. To też dobrze.
Dobra. Najpierw ta skrzyneczka. Nasza nieszczęsna. Dobra. 3 rumu. Dobrze. I fragmencik. Dobrze. My już możemy sobie prosto płynąć do kawki. Nie ma sensu tam, wiecie, jeszcze pod tym piasku biegać. I od razu bierzemy się do roboty. Dalej oczywiście. A mamy aż 4 jeszcze tysiące kilometrów do przepłynięcia. To nawet nie jest dużo. Dobra. Już. Jesteśmy na miejscu. No zrób, że dla mnie miejsce, Wizo. O, upiekło ci się. Chyba byś naprawdę dostał buta w ryj. A tak to przynajmniej miałeś czwarta. Co my tam mamy? Szkuner, kanonierka. No, słabiutko. Ja mogę na strzała z nim iść. A tam co jeszcze jest? Tam coś chyba jeszcze jest, ale nie chce mi się tam płynąć. Może byście tak przyspieszyli, bo... i zaśpiewali coś. O! Czekajcie. Aż 2000 reali za taką fregatę. Ja bym wziął! Ja bym to wziął, powiem wam, za 2 kafle. To nawet opłacałoby mi się. Takie 2 kafle. Czemu nie? Ja bym to wziął w sumie. Tylko nie wiem, czy to nie będzie zbyt duże ryzyko dla nas. Dobra. To może w pizdu już. O kurde. O kurde. Spokojnie. Dobra, staranujemy to. Dobrze, poszło. To już poszło, tylko jeszcze mamy do czynienia z tym oto fregatą. Czekajcie, nastraszymy ich tutaj tym oto takim sposobem. No i zaraz padną. Nie dadzą rady. Jest. Jest. No nie udało wam się. 2 kafle należą do mnie. Czyli Edward zaryzykował, ale kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Kurde, może byś trafił w tego idiotę. Zaraz. Zaraz w niego dobrze wycelujemy. A, trafiony. Nie upiekło ci się, wiem. Dlatego musiałeś zginąć. Ale dostali. Kurde, jeszcze deszcza zabrakło nam do tego. Dobra. Lepiej tu z mieczy nawalać. Jest, dobra. Jest! Dobra. Co mi się bronisz? No tak. Tak skończyłeś, marnie. Tak bardzo marnie. Przeładuj sobie. Okej. Yeah! 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 Sorki za te moje ryki, ale wiecie, muszę się wczuć ten klimat. Pomimo tych spadków FPS-ów i tak czuję ten klimat. Yeah! Tak jest. Ej, no co ty ze mną robisz? No, już, poddać się, spokojnie. Nie chcemy was już zabijać, bo wystarczy. Ale mamy fregatę za 2 kafle. A to znaczy, że się wzbogaciliśmy i to ostro. Dziękuję. A wiecie co, może sobie tak zmniejszymy poziom rozgłosu, albo damy do floty Kenwaya. Bo to była chyba dość rzadka fregata, skoro była tak dużo warta jak 2 kafle. I mamy dwa kafle, są 2 kafle. Dobra. To może iść w pizdu. I tamto też może iść w pizdu.
O kurde. Co to jest? Co to się dzieje? O kurde. Obawiam się, że to coś złego. Naprawdę niebezpiecznego. O kurde. Fuck, jakie są wysokie fale. Przecież to jest... nie do... powstrzymania. Pizda. Nawet tu już moździerz nie pomaga. Chwileczkę. Może... zastrzelimy ich. Tak na... o! Pogoda się uspokoiła. To dziwo tyle dobrze. Zniszczymy te ciule. A, doprawdy. Kurde. Dobra, to może przejmiemy jeszcze ten statek. Zmniejszymy sobie poziom rozgłosu. Kurde, no nie, nieprzemyślane to było. Wiem, zrobiłem tak to na debila. Tak zwanego. Na takiego szybkiego debila, żeby po prostu skończyć z tym. Ale ten statek sobie przecież możemy przejąć. Czemu tak... o kurde, ja widzę tylko samą wodę. Jest tam nasz szkuner, który ledwie, no, przeżył. A, jeszcze tam nas łowca goni. No to tego by brakowało. A łowca jest chyba bardzo ciężki. Poczekaj, sprawdzimy, ile ten łowca jest warty. Łowca, bryk. A, nic nie jest warty, dobra. A to w dupie, wsadź sobie, kurde, te swoje łajby do dupy. A my przejmujemy to, co trzeba, żeby po prostu oczyścić się z zarzutów. Możeśmy się trochę po prostu, aż za bardzo... o, padło. Rudło. Nie wyjdziecie z tego cało. Obiecuję wam to. Kurde. Wpadajcie wszyscy. Tak jest. Poszło. Piździec poszło. Dobra, poddajcie się, panowie. I co my tu zrobimy? Tak, zmniejszamy poziom rozgłosu. To jest ważne. Przy tym. I co? Jesteśmy oczyszczeni? Tak, jesteśmy oczyszczeni. I już po prostu zresetowaliśmy poziom rozgłosu. Jak to brzmi dziwnie, zresetowaliśmy poziom rozgłosu. Dobra, w końcu tak po ludzku to brzmi. Okej. Jest, 4200 metrów do przypłynięcia. Nie ma sprawy. Ale zarobiliśmy w ten sposób dwa kafle, może nawet więcej. I się opłacało w sumie. O, śpiewać. Dobra, nie zawracajcie sobie już tam głowy. Teraz deszcz pizduleje. A to mi naprawdę zawadza. Co się dzieje? Co kuwa? Ej, co się stało? Aha, pewnie może tak patrzeć. Szkoda. Przy deszczu zapewne i takim silnym wietrze. Co to się dzieje? O, fuck! No nie, no tego brakowało. Panie. O kurde. Ja nawet po tą skrzynkę nie biegnę. Ani mi się nawet śni. Kurde, przecież to zaraz w pizdu nas pochłonie. Nie, 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 nie. Jak jest trąba powietrzna, to ja nawet po tą skrzynkę się nie zatrzymuję. Sorry, skrzyneczko. Ale wolę... czekajcie, może jednak... może jednak po tą skrzynkę się wrócimy? O, dobra. Nawet dobrze. Ale kolejna trąba atakuje. Raczej ta sama. O kurde. O kurde. No chyba nie da mi tej skrzynki wziąć. Co? Nie mogę! Jakie szajstwo! O, dobra. Żeby mi tylko statku nie pochłonęło. Bo to będzie masakra. Widzicie to? To jest masakra! Pizdę. O-o, o-o. O kur... o kuźwa. Wy to widzicie? Tak wyglądają nieziemsko... zabójcze... trąby powietrzne. Patrzcie, jak się teraz obraz dziwnie zamazuje. LOL.
Nawet fajnie to wygląda. Wyglądało przez chwilę. Dobra, wbijamy do statku. Musiałem wziąć ten skarb. Zaryzykowałem znowu, ale się udało, widzicie, czyli nasz drogi Edward Kenway zawsze musi mieć szczęście, kiedy nawet musi ryzykować. Dobra, pięknie, pięknie. Dobra robota. Jep. No murzyn! Sorry, czarnoskóry. Staram się już nie mówić tego murzyna. Tylko czarnoskóry. Okej, okej. Dobra, możemy już sobie płynąć z powrotem. Nie wiem, czy tam jeszcze zdążymy dopłynąć. Ale zobaczymy. W ogóle jak tam nasz rejs? A, minęliśmy fort. No to dobrze. Nawet bardzo dobrze. Czyli dopłyniemy jeszcze do Nassau, zanim skończymy odcinek. To dobrze. To dobrze wróży nam. Hej! Czyli tam pewnie jest ten fort morski, a my go po prostu nie chcemy podbijać póki co, bo mamy przecież w kierunku do Nassau jakieś trzy kaple. Dobra, przyspieszymy jeszcze bardziej. Śpiewajcie sobie. No szczerze przyznam, że myślałem, że te trąby mnie porwą. Piździec. I moją kawkę również. Co my tu mamy? O, kolejna skrzynka. Znowu sobie zaparkujemy. Dobra. Dobrze, spokojnie. Bez obaw. Dobra. Najpierw sobie wskoczymy do tego dziobu. Będzie nam łatwiej. I do wody. Plusk. Dobra. Najbliżej przynajmniej było. Tam do wskoczenia. Dobra. Wskakujemy tutaj. Znowu skrzyneczka. Coś to chyba jeszcze jest. Muszę dokładnie to sprawdzić. Nie, jednak nie ma nic. Więc w sumie mogę już wracać do kawki. No patrz, nie da mi się wspiąć. Te skały w tej części są jakieś dziwne. Nie pojmuję, ale dobra. 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 Jeb do wody. Zdążymy jeszcze raczej dopłynąć do Nassau. Więc tu nie mamy się czego obawiać. O, się wespnę do tego taranu. Okej. Super. A, znowu trąby powietrzne. Super. Zaraz mnie zabiją pewnie, nie? Kurde, jak to wygląda tak przerażająco. Aż się chce po prostu uciekać. Dobra, wbijaj do kawki lepiej. Dobra. Spieprzamy jak najprędzej i jak najdalej po prostu. No, trąba zniknęła i zaraz się pewnie znowu pojawi. Coś typu... O! Jakieś wirujące gówno. Dobra, kanoniarka, proszę was. Jeżeli to coś się chce ze mną zdarzyć, no to proszę bardzo, zobaczymy kto tu będzie miał szansę. Znowu jakieś polowanie. No nie gadajcie. No, lepiej się odsunięcie, bo naprawdę będziecie mieli słono przefasolone. A wiecie co? W dupie was mam. O, proszę. I tak żeście zostali skończeni. Jeden ruch i po was. Szczerze, to nie był żaden wysiłek. Dobra, polujemy sobie jeszcze rekina, myślę. Jeżeli to będzie żarłacz byczy, to tym lepiej, bo może zrobimy upgrade w ten sposób. Śpiewają znowu moją ulubioną szantę. Dobra, podpływamy, robimy kolejne polowanko. Pięknie. No, polujemy, chłopcy. Okej. Szykujemy się do polowania numer 6. O, rekin, typowy rekin. Jest żarłacz byczy, czyli
Nie będzie. A, to szybko nam pójdzie. Nie drzyj tej japy, Edward. Kurde. To tak pudruje, że stanie coś nie idzie te polowania. It's weakening. O, dźgnęło. No! Damn it! Szybkie są te zwierzęta. Jak nie są małe, to muszą być szybkie. Jak są duże, to naprawdę. O kurde. Fuck. This one's dangerous. Ciszej, Kenway. Daj się wczuć w słuch. There he is. Starboard bow. Approach the Eurocannon. Steady now, lads. Kurde. Udało się. W końcu. Dobrze, poszło. Szybkie, wredne zwierzę upolowane. Dobra, to pominiemy. Tak, no, super bestia, no. Rzeczywiście. Okej. I będziemy mieli chyba teraz upgrade, o ile się nie mylę. Zobaczę sobie upgrade'a. Chwileczkę, może zatrzymaj się, zatrzymaj się. Zacznijmy teraz robić jakieś wytwarzanie. Dobra, wytwarzamy, wytwarzamy coś teraz. Nie wiem, coś nie mogę. Chyba, że jak będę już na south tam sobie zrobię te upgrade'y. Tam mamy jeszcze fragment danych Animusa. Sobie to podpłynę. Sorry, że tak mi się odbiło znowu. Okej. Okay. Przyspiesz. Zbierzemy sobie fragmencik. Tam jakaś wojna się dzieje. Kanoniarka, szkuner, szkuner. Dobra, przecież widzę tą placówkę. Ślepy nie jestem jeszcze. Dobra, pięknie. Już, prosto sobie wskocz. Jep, dobrze. No, widzimy, jest skrzyneczka też. To dobrze. Dobra. Kurde. Daj mi to zebrać. No super, Edward. Uczono cię parkouru. A ty, nie wiem, jakieś głupoty odpieprzasz. Ja ci nie pozwalę na takie rzeczy robić. Bo to wiesz, że to jest głupota. Jep, dobra, pozbierane. Odzbierane. Dobra. Statki, fajnie, cieszę się. Może się kiedyś na nie wespnę, ale już na pewno nie dzisiaj. Mamy już 10 kafli. Czyli znaczy, że już jesteśmy naprawdę na koksie. Jeżeli chodzi o hajs, więc możemy dokonać paru upgrade'ów. Dobra, przyspieszamy. Damy radę podbić te statki. Kurde. Padacie już. Dobra. Nic nam nie zrobiły te pizdeczki. To były tylko zwykłe namiastki. Dobra, płyniemy do Nassau i tam kończymy odcinek. Rzecz jasna. Dobra, przyspieszymy. Śpiewajcie jakąś szantę. O, kolejny chyba statek, który się prosi o zgon. Dobra. Podpłynęliśmy, zabiliśmy, pozbieraliśmy i fruwamy dalej. Dobrze, mamy już niedaleko do Nassau. Czyli jednak nam się udało, minęliśmy fort. Bo trochę żeśmy już tych fortów podbili, więc może trochę, wiecie, zostawimy sobie na kiedy indziej. Dobra, dopłyniemy sobie tam, zdążymy. Co się stało? Ktoś chyba wypadł za burtę. Wytupię to mam w sumie. Kiedyś sobie spróbuję przypomnieć całe Karaiby w pław, a nie statkiem. Wiem, to będzie hardkorowe. Musiałbym to nagrywać, ale
Tak szczerze mówiąc, nie chciałoby mi się tego przepływać, ale może kiedyś spróbuję tak na PW bez nagrywania. Okej, okay, dobra, mamy. Jesteśmy już blisko Nassau. To jest najważniejsze, że już bliziutko. Kanonierka, kurde. Takie gówno na patyku normalnie sobie płynie. Spokojnie. Już jesteśmy na miejscu. Zaraz będziemy mieli co robić. W końcu będzie jakaś misja fabularna, bo od kilku odcinków pewnie nie było misji fabularnej. Więc sobie po prostu pozwolimy na to, żeby w końcu była jakaś misja. Trzeba będzie przepłynąć te mini takie przeszkody. Dobra, takie brzegi. No, już widzimy nasze miasto Nassau. Ktoś tam, po prostu ktoś tam musiał nas stać, że aż po prostu wody zabrakło. Ale na szczęście jest woda. Dlatego to miasto zostało nazwane Nassau na cześć takiego, wiecie, boga mórz karaibskich, który po prostu no, narobił szumu trąb powietrznych, no, napluł jeszcze ewentualnie, żeby nie śmierdziało tam, wiecie, stęchlizną i bryzą morską. No to wszystko pochłonął, co było dobre. Nassau, no i powstało miasto Nassau. Wiem, tak głupio kombinuję, ale po prostu nudzi mi się teraz tak pitole nie od rzeczy. A żeby było śmiesznie, zależy kogo to bawi. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Tak jest, akceptujemy. Jesteśmy już w Nassau. Pewnie zaraz będzie lagowało. Przybliżymy sobie tak kamerę. Oczywiście musi lagować. O, lagi. To coś, co niestety nie lubię tego. Ale lagło. Tak na chwilę. Chodź sobie spokojnie tak na koksie. Okej. Mamy loading. Loading. Co się dzieje? Aha. Nassau, wyspy Bahama, styczeń 1718. Pięknie. Jaka laska. And when they're sober, a jilt when they're sauced, but never lady. Well, good Leanne, I Jaki idiota. It's a ruse. O, czarnobrody tam jest. You'll see, mark me. It's no ruse, Fink. Ciszej. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau with arms, no doubt. Dobra. Okej. Walk with us, can we? There's trouble. Jakie kłopoty? Co, znowu jakieś kłopoty? Nie gadajcie. Dobra. Tu zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 32 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zrobię tu jeszcze upgrade. O, jest jeden upgrade. Dobrze, pięknie. Dobrze, trzymajcie się. Na razie, do następnych odcinków. Yo, piraci.